Zawsze jest dobra pora, aby wybrać się na spacer, pobudzić ruch limfy, zregenerować nieco układ nerwowy, poćwiczyć uważność, być może spotkać jakichś swoich dzikich przyjaciół. A może po prostu zebrać nieco zimowych grzybów, czy też po prostu pobyć ze sobą. Jednak zima to najlepszy czas, jeżeli chodzi o zbiór różnego rodzaju igliwia sosnowego czy świerkowego, bowiem właśnie w tym okresie zawierają one najwięcej żywicy i witaminy C. Najprościej wykorzystać takie igliwie robiąc odwar czy wywar, który będzie działać wykrztuśnie, przeciwzapalnie, wzmacniająco, lekko uspokajająco. A także można je stosować również przy wysokich gorączkach. Jednak najcenniejsze w te wszystkie właściwości będą zawsze pędy, bowiem w nich tkwi cała kumulacja właściwości leczniczych. To one właśnie zawierają najwięcej fitosteroli, garbników, flawonoidów, żywic i gum. No i oczywiście olejku sosnowego. A więc dosłownie podczas spaceru możesz sobie zrobić tymczasową gumę do rzucia, która przy okazji będzie zapobiegać potencjalnemu rozwojowi infekcji górnych dróg oddechowych. Z kolei bardzo użytecznej żywicy należy szukać na zranionych pniach bądź gałęziach, bowiem jest to substancja, którą drzewa produkują, by zapobiec rozwojowi patogenów. Mi udało się nawet takie duże kawałki znaleźć na pniach młodych sosenek. A potem zachwycać się ich zapachem, który naprawdę działa bardzo relaksująco i przywodzi zapach spaceru po lesie. No więc jak zrobić cenny syrop z pędów sosny? Przede wszystkim należy go skropić nieco alkoholem. Dzięki temu mamy po prostu pewność, że odpowiednia ilość substancji czynnych przejdzie do roztworu, w tym przypadku cukrowego. Jest to wersja możliwa do spożycia również potem dla dzieci. Jednak aby taki syrop mógł powstać, należy go odpowiednio często wstrząsać, a następnie po kilku tygodniach będzie już możliwe jego podbieranie na łyżeczki w sytuacji potrzeby. Z kolei takie dorodne kawałki żywicy sosnowej można wykorzystać na przykład do zrobienia bardzo silnie działającej nalewki lub maści, albo po prostu cieszyć się sosnowym kadzidłem. Jeśli chcesz więcej ziołorośliwych ciekawostek, zaobserwuj po więcej.